Sezon urlopowy trwa w najlepsze, ale piłkarze Lecha urlopy już dawno mają za sobą i wyjeżdżają do Estonii, ale też nie odpoczywać, tylko grać z Nome Kalju. Twoim zdaniem, jak ten mecz powinien dla Was wyglądać? Gracie na wyjeździe, ale chyba raczej będziecie się starali się atakować od początku. No tak, no my musimy tam dominować, musimy praktycznie już w pierwszym meczu powinniśmy rozstrzygnąć losy tego dwumeczu, żeby wrócić do Poznania z czystą głową i przystąpić spokojnie do rewanżu. Jesteście już po analizie gry rywala? Nie, jeszcze mamy ją przed sobą, dzisiaj będziemy oglądać wideo, jak gra rywal, będziemy wszystko wiedzieli. Zdaje się, że w Lechu raczej dominuje takie myślenie, że koncentrujemy się na sobie, bo to my musimy awansować, to my jesteśmy tym lepszym zespołem. No dokładnie tak, niezależnie jak gra rywal, my musimy zagrać swoją piłkę i musimy dominować od pierwszej do ostatniej minuty w pierwszym meczu, tak samo w drugim meczu i mówię, no powinniśmy już w tym pierwszym meczu spokojnie wygrać, żeby mieć czystą głowę i spokojnie przystąpić do rewanżu, żeby nie było tak jak w zeszłym roku z Żalgirisem Wilno. Dawid, ty przystępujesz, pewnie tak będzie, do tego sezonu w roli jokera, ale masz na ten nowy sezon taką ambicję, żeby wskoczyć do pierwszej jedenastki? Czy ta rola takiego Ole Gunnara Solskjaera ci odpowiada? Wiadomo, każdy zawodnik chce grać jak najwięcej i ja tak samo. Ale no, jeżeli zacznę w roli jokera, zmiennika, jestem gotowy i nieraz pokazałem, że dobrze wywiązuję się z tej roli wchodząc z ławki. No i będę walczył, wiadomo, o to, żeby grać jak najwięcej, ale mówię, nie będę się obrażał, jeżeli będę zaczynał mecz na ławce.